Wskaż przedział, który jest zbiorem rozwiązań następującej nierówności. Zadanie to jest dosyć proste, ponieważ wystarczy rozwiązać nierówność liniową, co też właśnie zrobimy. Na początek pozbędziemy się ułamków, czyli pomnożymy naszą nierówność albo kolejno przez 4, 6 oraz 3, albo od razu przez wspólny mianownik, czyli przez 12. W konsekwencji otrzymamy 3x plus 2 mniejsze od 4x. Teraz przenosimy x na jedną stronę, liczby na drugą stronę i otrzymujemy, że x jest większy od 2. Czyli rozwiązaniem naszej nierówności jest przedział od 2 do plus nieskończoności. Jedyną pułapką, jaka mogła na nas czyhać w tym zadaniu, byłaby pułapka polegająca na tym, że gdybyśmy musieli pomnożyć przez minus 1 albo przez liczbę ujemną, pomnożyć, podzielić naszą nierówność, to wówczas należy pamiętać o tym, że znak nierówności się zmienia.